jesteśmy po prostu zwykłymi obywatelami, którzy tak jak wy, tak i my gdzieś tam interesujemy się cały czas tym tematem i pamiętacie bardzo dobrze, to był przełom sierpnia i września, kiedy tak naprawdę w mediach po raz pierwszy pojawiła się informacja, kiedy do Wałbrzyskiego Urzędu wpłynęło pismo o zawiadomieniu, że na 65 kilometrze może znajdować się jakiś pociąg. Żyliśmy tym tematem wszyscy, pamiętacie, mnóstwo ludzi na wiadukcie, w okolicy, byli dziennikarze z Wałbrzycha, byli dziennikarze z Polski, były też przedstawicielstwa ze świata, dziennikarze ze świata. I my, jak i wy, cały czas śledząc gdzieś fanpage i stronę internetową panów Kopra i Richtera, dziś tak naprawdę możemy wyjść z tego świata wirtualnego i bardzo się cieszymy. Dziękujemy wam, że zebraliśmy się tutaj dzisiaj i damy impuls. Pokażemy, że Wałbrzych cały czas tym tematem żyje, tym tematem się interesuje i chce, żeby w końcu jakoś pozytywnie zakończyła się ta cała sprawa. Dajemy dzisiaj swoją obecnością wyraz poparcia, solidarności i miejmy nadzieję, że już w końcu po blisko 70 latach zobaczymy, co kryje się w tych nasypach. I tak naprawdę mija 70 lat od wojny, a my zastanawiamy się, co jest 10 metrów pod ziemią. Myślę, że to jest najwyższy czas, tym bardziej, że technologia poszła tak do przodu, że pewne rzeczy możemy już powoli, z pewnymi rzeczami możemy się już powoli uporać. Proszę Państwa, tutaj jest! Pobierajcie właśnie, żeby ten tunel odkopać. A co w tunelu jest? To Państwo się przekonacie. I właśnie, że Państwo tam sami, jak widzę ze szpatami, nie próbowali kopać, bo nie wiadomo, co tam jest. To od tego jest wojsko. Trudno, to jest zawód. Zginie, rozszerzono, zostanie rentę po nim, ale żeby tutaj z Państwa nikomu się nic nie stało. Dziękuję wam. Tutaj, przy stoliku, znajduje się lista poparcia dla wałbrzyskich odkrywców. Apelujemy i zachęcamy, żeby się wpisywać. Teraz ale nie pojawił się przedstawiciel Urzędu Miasta, bo fajnie jakby też zabrał głos i ewentualnie powiedział, jak miasto mogłoby jeszcze pomóc w tej sprawie.